Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie po krótkiej przerwie. W poniedziałek nie było rozkminki z uwagi tak naprawdę na dzisiejszy temat. Ostatnie tygodnie były dla mnie strasznie zaganiane i napięte, pełne wyjazdów i spraw do ogarnięcia. I co ciekawe, większość z tych spraw to były rzeczy, o których jeszcze pół roku temu nawet nie myślałem. Nasza tytułowa krowa spowodowała całe to zamieszanie, i o niej chcę wam dziś w kilku zdaniach opowiedzieć. A ponieważ połowa tych spraw jeszcze jest przede mną i wciąż do załatwienia, będzie jak na mnie bardzo krótko. Może luty przyniesie trochę więcej czasu. A zatem do rzeczy. Nie będzie to pewnie dla was niczym zaskakującym, gdy powiem, że to co mam do przekazania łączy się w jakiś sposób z poprzednimi rozkminkami, bo w zasadzie wszystko o czym wam marudzę jakoś się ze sobą łączy. Były plany i cele, były decyzje, było ostatnio o przekonywaniu otoczenia do własnych zamierzeń lub o braku przejmowania się otoczeniem, a dziś powiem wam, dlaczego to wszystko jest takie ważne. Chociaż jak podejrzewam, dla nikogo to nowością nie jest, wszyscy to dobrze wiemy, rozumiemy, tylko jakoś tak w codziennym pędzie zapominamy, a potem złościmy się lub narzekamy. Oczywiście sięgnę do przykładu z własnego życia, bo akurat ta krowa od początku roku mnie strasznie bodzie. Na pewno słyszeliście wszyscy powiedzenie, tylko krowa nie zmienia poglądów. W zasadzie to nie wiem, czy krowa w ogóle ma poglądy, a tym bardziej, czy je zmienia, ale na pewno my jako ludzie zmieniamy się w ciągu całego naszego życia wielokrotnie. Zmieniamy decyzje, zdanie, zmieniamy wartości czy poglądy. Czasem nam się wydaje, że powinniśmy mieć jakieś jedno widzenie świata i się go trzymać do końca życia. Owszem, wartości takie ogólne, egzystencjalne, dobrze by było, aby się nie zmieniały, a już genialnie by było, gdyby one były pozytywne i rozwojowe. Jednakże nasze plany, cele, marzenia, sposób widzenia, rozumienia jakiegoś zjawiska, sytuacji czy ogólnie życiowego problemu, to wszystko często jest u nas reaktywne, czyli w zależności od tego, co się wydarza, reagujemy w odpowiedni sposób. No i rzecz jasna, dobrze by było, abyśmy reagowali proaktywnie, czyli zamiast odbijać światu piłeczkę, sami wypuszczali własne piłeczki. Prosty przykład. Kiedy to dla was nagrywam, za oknem właśnie strasznie wieje i leje, jest okropnie zimno. Wielu ludzi uzależnia swoje przekonania, myśli, sposób mówienia, a nawet działania od tak prostych zjawisk, jak choćby pogoda. Ile to razy planowaliście coś zrobić dnia następnego, ale zrezygnowaliście, bo zamiast spodziewanego słonka i ciepełka była ulewa? Ileż to razy zdarza nam się powiedzieć, ale paskudna pogoda? To właśnie nic innego jak uzależnianie swojego życia od czynników zewnętrznych, na które nie mamy wpływu. Ja wiem, to banalny przykład, ale jestem pewien, że każdy z was jest w stanie podać ze swojego życia kolejne takie przykłady. Czy naprawdę dzień jest wstrętny, bo za oknem pada deszcz? Czy naprawdę deszcz może mieć wpływ na wasz nastrój? Miliony ludzi uzależnia swoje życie od takich drobnostek. Albo może powinienem powiedzieć, że miliony ludzi usprawiedliwia swoje życie takimi drobnostkami. Tak samo jest z opinią innych ludzi o nas. Czy to, że ktoś powiedział coś przykrego na nasz temat, faktycznie o nas świadczy? Generalnie świadczy to o nich, a w żaden sposób o nas. No, to tak słowem wstępu jako dodatkowe zadanie domowe do przemyślenia, bo nie o to mi chodziło, ale w trakcie mówienia tak mi przyszło do głowy. Tak naprawdę chodzi mi o zmiany. Tak samo wielu ludzi wciąż zmienia swoje myślenie, poglądy, wartości względem tego, co usłyszą lub zobaczą, jak wielu również w ogóle nic nie zmienia, zakorzeniając całe swoje życie w przekonaniu, że skoro mają jakieś poglądy, to powinni się ich trzymać i do końca swych dni postępować tak samo. Ci pierwsi skaczą wciąż z kwiatka na kwiatek w zależności od tego, gdzie ich wiatr dmuchnie, a ci drudzy, jakby zabetonowani, trwają wciąż w tym samym miejscu. Jak zwykle najważniejszy jest złoty środek, bo o ile główne przekonania i wartości dobrze jest mieć i się w życiu nimi kierować, to o tyle trzeba mieć świadomość powiedzenia o krowie. Znam zbyt wiele osób, które przez całe swoje życie niczego w zasadzie nie zmieniały. Ta sama praca, ten sam dom, ten sam grafik tygodnia,
Nie będę tutaj się wgłębiał w psychologię, ale człowiek już tak ma, że jego działania lub ich brak spowodowane jest zwykle tylko dwoma czynnikami: dążeniem do przyjemności albo unikaniem cierpienia. Tak jesteśmy skonstruowani. Dobrze nam, jak jest dobrze. Ale dziś chciałbym Wam powiedzieć, że jak jest dobrze, to wcale dobrze nie jest. To zwykle znak, że czas coś zmienić. Ja wiem, że nam się wydaje, że powinniśmy dążyć do tego, by było nam dobrze, tak ogólnie. Problem jednak w tym, że gdy zakosztujemy w tym luksusie, to przestajemy odczuwać potrzebę, by dążyć do czegoś więcej. Najgorsze zdanie, jakie słyszę często od ludzi, pada po pytaniu: jak leci? Co u ciebie? Wówczas słyszę taką odpowiedź: stara bida, jakoś się żyje. Ewentualnie w najlepszym przypadku: jest ok, da się przeżyć. Moi drodzy, prawda jest taka, że jeśli ktoś coś takiego mówi, to oznacza to tyle, że ugrzązł w szarej codzienności, byle jakości lub nawet w depresji i albo nie ma pojęcia, jak z tego się wygrzebać, albo już nawet nie próbuje, bo mu najzwyczajniej jest wygodnie. Człowiek jest jak ten pies, który leży na gwoździu. Jak ktoś z Was ma psa, to wie, o co chodzi. Kuje go w tyłek, wierci się, czasem zaskomle, ale ogona mu się nie chce podnieść, by z tego gwoździa zejść. Często robimy tak samo. Mamy w swoim życiu wiele niekorzystnych, kłujących spraw, które być może nawet nas bolą, ale nie zrobimy z tym nic i będziemy sobie czasem wyć do księżyca, by potem wrócić i znów położyć się na gwoździu. I co najgorsze, dzieje się tak, bo po prostu nasza natura taka jest. To nie jest wina konkretnego człowieka, ale ludzkości jako ogółu. Tak jesteśmy skonstruowani. Przede wszystkim unikamy cierpienia i dążymy do przyjemności. Jeśli mamy zapewnioną jakąś przyjemność, to często jesteśmy skłonni do tego, by nie próbować usunąć cierpienia ze strachu przed utratą przyjemności. Brzmi skomplikowanie? No to prościutki przykład. Znalazłeś pracę. Pensja nie jest wygórowana, ale na rachunki Ci wystarcza i nawet możesz sobie pozwolić na Netflixa. Chodzisz do roboty, której nawet zbytnio nie lubisz, od 8 do 16, potem wracasz do domu, wrzucisz coś na ruszt szybkiego, odpalasz telewizor, a potem przy nim usypiasz. Brzmi znajomo? Wiem, że Wy tacy nie jesteście, ale na pewno znacie wiele osób, które tak żyją przez 50 lat, nie zmieniając niczego. Często od takich osób usłyszysz, że na pewno nie znajdą lepszej pracy, bo przecież rynek się załamał, bo trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo inni mają gorzej. Wpadamy w kolejny. One nawet nie są zbyt wygodne, ale przynajmniej są znane, są nasze. Jeśli cokolwiek byśmy zmienili, to narażamy się na utratę tego, co już mamy, co dobrze znamy. Boże Święty, ileż to ja razy słyszałem, że zwariowałem, że prowadzenie własnej firmy w dzisiejszych czasach jest niebezpieczne, ryzykowne, że mogę wszystko stracić i narazić rodzinę na kłopoty. No, jakby siedzenie na etacie było bezpieczne. Jakby ludzie mieli wówczas na cokolwiek wpływ, jakby to oni decydowali o swojej pensji i przyszłości w firmie. Słyszę wówczas: ja mam umowę na czas nieokreślony, jestem bezpieczny. No serio? Umowa na czas nieokreślony oznacza tylko tyle, że możesz pracować przez nieokreślony czas. Czyli, że w razie problemów firmy można Cię zwolnić w każdej chwili. W jaki sposób to ma być bezpieczne? No dobrze, ale żebyście nie myśleli, że dziś chcę Was przekonać do rzucenia pracy. Nie, nie o to mi chodzi. Praca na etacie może być naprawdę wspaniała, jeśli przedstawia się sobą większą wartość dla firmy niż koszt utrzymania naszego stanowiska. Można zrobić naprawdę świetną karierę i mieć cudowne życie. Ale mi chodzi tutaj o ludzi, którzy trzymają się jakiegoś swojego złudnego przekonania tylko dlatego, że przyzwyczaili się tak żyć. Myślę, że każdy z nas tak ma. Robimy coś przez lata, chociaż przynosi nam to mierne efekty, ale trzymamy się tego, bo przynajmniej to znamy. Czujemy się bezpiecznie. Mamy poczucie, że gdy coś zmienimy, to wkraczamy w sferę nieznaną, a to kojarzy nam się z czymś niebezpiecznym. Wolimy zatem pozostać tu, gdzie jesteśmy, choć może nie jest idealnie, niż próbować czegoś, co licho wie, co przyniesie. To normalny sposób postępowania wynikający z naszej przeszłości jako ludzi w ogóle. Chronimy to, co mamy. Nie musimy już ryzykować, walczyć z lwami i polować, więc przełączyliśmy się na tryb taki stand-by.
Chociaż ja bym powiedział, że to raczej taki sleep mode, tryb uśpienia. Czuwamy. I tak nam zlatuje całe życie. Jednak życie to zmiany. Wszechświat wciąż się rozwija, rozrasta. Wszystko we wszechświecie się porusza, zmienia. My z naszej perspektywy tego tak bardzo nie odczuwamy. Zdaje nam się, że świat jest wciąż taki sam. Ale nie jest. Świat to ciągły ruch, ciągłe zmiany. Każdego dnia, każdej godziny, a nawet każdej sekundy świat jako ogół postępuje do przodu, rozwija się. Inna bajka to pytanie, czy wszystkie zmiany są dobre, ale to nie temat na dziś. Tak czy inaczej, jeśli świat zmienia się w każdej sekundzie, a my przez 40 lat trwamy wciąż w tym samym miejscu, to tak naprawdę cofamy się o 40 lat. A najgorsze jest to, że najczęściej z tymi zmianami walczymy. Złościmy się, bo ktoś lub coś zaburza nam naszą stabilność emocjonalną i egzystencjonalną. Włazi nam w nasze własne kolejne i się rozpycha. Postęp, moi drodzy, wymaga zmian. Gdybyśmy niczego nie zmieniali, nie ryzykowali utraty komfortu, to nadal gładzilibyśmy kamienne poduszki w jaskini. Zbyt wielu ludzi czeka na cud. I mówią, kiedyś będzie lepiej, kiedyś to zrobię, kiedyś będę miał. A potem wracają do tego, co robili do tej pory. Moje ulubione zdanie Einsteina brzmi, trzeba być szaleńcem, by robiąc wciąż to samo, oczekiwać innych rezultatów. Jeśli chcemy coś w życiu osiągnąć innego niż mamy obecnie, to musimy zrobić coś inaczej niż do tej pory. Proste i logiczne. To, co mamy w życiu obecnie, jest efektem naszych decyzji i działania lub jego braku w przeszłości. A to, co dostaniemy i gdzie będziemy w przyszłości, jest efektem decyzji i działań obecnych. Jeśli chciałeś czy chciałaś coś osiągnąć, ale do tej pory ci się nie udało, to oznacza, że musisz postępować inaczej, szukać innego sposobu, postarać się o zmiany. Zmiany są konieczne w naszym życiu i często dotyczy to nie tylko naszych sposobów postępowania, ale również naszych poglądów. Obiecałem przykłady z własnego życia, więc szybciutko na zakończenie dwie zmiany, które w ostatnich dniach wypełniają mi czas. Po pierwsze, zmieniam biuro rachunkowe. 4 lata rozliczałem się w małym biurze, w którym pracuje wspaniałe młode małżeństwo. Niedawno zaczęli swoją przygodę z własną firmą i generalnie uczą się na każdym nowym kontrahencie. Kiedy ja do nich przyszedłem, miałem dla nich raptem kilka faktur miesięcznie i prostą księgowość. Po 4 latach moja firma urosła wielokrotnie i faktur miesięcznie mam od 600 do 800. Profil firmy też się zmienił. Sprawa zrobiła się nieco bardziej skomplikowana. Już rok temu sugerowali mi, abym poszukał większego biura lub zatrudnił księgową do firmy, bo nie do końca czuli się pewnie z tym, co im co miesiąc przynosiłem. Nie mieli doświadczenia w e-commerce, pracują w małym miasteczku i w większości przypadków zajmują się prostą księgowością. To strasznie mili i rzetelni ludzie, ale zaczęło ich to przerastać. Mi osobiście było strasznie wygodnie, bo wszelkie urzędowe sprawy załatwiali za mnie. Nie musiałem się o nic martwić. Ale z miesiąca na miesiąc pojawiały się nowe projekty, które były dla nich nowością. Ja cały czas powtarzałem, że dacie radę, znacie się przecież na tym. Jednak było to takie z mojej strony zamiatanie problemów pod dywan. Mi było wygodnie. Po pewnym czasie kubka tych śmieci pod dywanem zaczynała już doskwierać. 21 stycznia podjąłem ciężką dla mnie decyzję o zmianie biura rachunkowego na większe i bardziej doświadczone. I oddalone ode mnie 50 km. Nowi ludzie, nowe sytuacje, a do tego specjaliści mówiący do mnie językiem niezrozumiałym. Na pierwszej wizycie pożałowałem tego kroku. Siedziałem przed właścicielem biura i zastanawiałem się, o czym on w ogóle do mnie mówi. Nie rozumiałem połowy rzeczy, które mi tłumaczył. Moja strefa komfortu została naruszona. W poprzednim biurze było mi wygodnie. Nie musiałem nic rozumieć, nie musiałem się starać. Tutaj dotarło do mnie, jak wiele muszę się nauczyć, by nasza współpraca mogła przebiegać pomyślnie. Tamtego dnia byłem przerażony i zły. Ale po jakimś czasie zaczęło do mnie docierać, że gdybym został u poprzednich księgowych, nadal robiłbym to, co robię. Nadal byłoby mi dobrze i wygodnie, ale obecne biuro wymaga ode mnie większych kroków naprzód. Zrozumiałem, że przy nich będę rozwijał się dalej. Mogę osiągnąć większe rzeczy.
Owszem, będzie trudno, będzie niewygodnie, ale tak już jest, że wchodzenie na kolejny level, na kolejny szczebel wiąże się z większym wysiłkiem. Dziś nadal nie mam pojęcia, co do mnie mówią, ale jestem szczęśliwy, bo wiem, że aby móc z nimi współpracować, muszę się podciągnąć, nauczyć nowych rzeczy i rozwinąć firmę. Wymagało to wielu wyjazdów, papierkowej roboty, stresu i pewnie będzie wymagało jeszcze nie raz, ale mam świadomość, że idę do przodu. Nie stoję w miejscu i nie cofam się. Inna, bardziej przyziemna sprawa, która mi zaprzątała głowę w styczniu, to poszukiwanie nowego samochodu. Rozstaję się z moim Mercem. Wspólnie spędziliśmy piękne 2 lata. Nie będę już tutaj rozgadywał się, dlaczego zmieniam, bo i tak już długo marudzę, ani na co zmieniłem i dlaczego. Jeśli będzie Was to ciekawiło, dajcie znać w komentarzach, nagram osobną rozkminkę, bo kilka osób ciągle do mnie pisze, abym więcej mówił o moim życiu i o decyzjach, jakie podejmuję. Jeśli Was to zainteresuje, opowiem Wam, jak szukałem auta dla siebie, pokażę zdjęcia i opowiem o zaletach i wadach modeli, które testowałem. Wspomnę tutaj tylko, że moją pierwszą myślą było zmienić Mercedesa na lepszy i większy. Jednakże postanowiłem zrobić rajd po salonach różnych marek. Przez okrągły tydzień, dzień w dzień oglądałem różne modele, jeździłem kilkoma, które najbardziej przypadły mi do gustu i koniec końców wybrałem ten, którego się nie spodziewałem. Kupiłem samochód, o który sam siebie bym nie posądził. Wszystko, co do tej pory myślałem o sobie w kwestii motoryzacyjnych upodobań, zostało wywrócone do góry nogami. Postawiłem na kompletną odmianę. Z jednej strony wymagało to ode mnie wyjścia z wygodnego miejsca, które znam, wymagało pewnych wyrzeczeń i ukrócenia trochę własnego ego, a z drugiej strony okazało się, że świetnie się z tym czuję. To była zmiana, która mnie samego zdziwiła. Musiałem się zdecydowanie odkrowić i zmienić swoje dotychczasowe przekonania. Kochani, nie bójmy się zmian. Tylko one mogą odmienić nasze życie. Nie bójmy się czasem zmienić własnych poglądów na dane sprawy. Nie bójmy się próbować czegoś innego niż dotychczas. Każdego dnia widzimy więcej i uczymy się więcej. I to, czego byliśmy pewni wczoraj, może się okazać nieaktualne dziś.